Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Weathering Waves, serii o tym samym tytule i ludzisko lecimy po kolei, bo troszeczkę dzisiaj będzie, więc przede wszystkim krótszy kawałek wiza jest oczywiście, z randomixa znaleźliśmy się tutaj, o tym będzie na końcu odcinka też, ale są przesunięcia, dzisiaj miał lecieć odcinek nagrany na wczoraj, w razie gdyby nie poleciały cyferki oczywiście poszły, więc rozbebeszaliśmy to, na ile to jest wiarygodne, to oczywiście za każdym razem disclaimer, ale ten odcinek, który był nagrany z wyprzedzeniem, z potencjalnymi fajnymi linkami, poleciał do wspierających, został podpięty na ten moment, kiedy teraz patrzycie, powinien wjechać, za to mamy coś ciekawszego do opowiedzenia, znaczy się ważniejszego z naszej perspektywy, czym prędzej powinno być pchnięte, więc dzisiejszy odcinek, ten, który miał teraz lecieć, 175, będzie jutro, a dzisiaj jest 176, dlatego są zamienione cyferki, jest odwrotnie, najpierw 176, jutro będzie 175, bo też są nagrywane w innej kolejności, więc ja chciałem kombinować. Tamten to w ogóle powinien być 174, ze względu na to, że był nagrywany jeszcze przed cyferkami. No ale żeby nie robić zamieszania, to zrobiłem jeszcze większe zamieszanie, więc jest przesunięcie, dlatego jest przesunięcie. Ten odcinek jest nagrywany na teraz, w tym momencie i zaraz wrzucany, więc przejdźmy do tego, co się podziało, a to, co się podziało, to jest, że twórcy wrzucili do nas, a może tu wkleję grafikę i przeczytam, nie muszę przeskakiwać między ekranami cały czas. Jest zapowiedź kolejnej aktualizacji, która się nazywa When the Night Knocks, czyli kiedy noc puka do was, znaczy w sensie na przykład w okno albo w drzwi, taki rodzaj pukania. Aktualizacja wchodzi 14 listopada o godzinie 8 czasu UTC plus 8, to jest... mieliśmy teraz zmianę czasu, my jesteśmy UTC plus 2, ale teraz możemy być UTC plus 1? Zmiana czasu była czy nie? No, to jest albo druga, albo pierwsza w nocy naszego czasu, jeżeli nic nie pokręciłem. W każdym razie u nas to jest w momencie, kiedy my będziemy spali, więc na spokojnie, jak 14 listopada wstaniecie, to już powinno być i to powinno być. Tak, więc mamy nazwę, mamy czas. Z tego, co rozumiem, nie będzie live streama do aktualizacji 1.4, nie będzie jakiejś takiej większej prezentacji. Bardzo szkoda, to jest mega sposób na promocję, na reklamę, na podkręcenie zainteresowania. Zaraz zajmiemy się tym trailerem, który jest, więc może to spełnia to zadanie, bo jeszcze tego nie widziałem. Jest tutaj też troszkę informacji tego, co na nas czeka. Akurat komentarz jest z wczoraj za Renoxem 2558. Rozpocznie się, jak przewidywałem, eventem tak zwanym przez fanów anime Suzume Door, czyli no na Suzume light novelkę czekam, film uwielbiam, kocham, więc dla mnie jak najbardziej na tak. Widzimy się w aktualizacji 1.4 bankowo. My tam kamelie, nie kamelie, to się zajmiemy, jak tylko dostaniemy informację, co, gdzie i jak. A ja przeskoczę do tego trailera, żeby było. Wiadomość, która dotarła do nas we śnie. Tak się to nazywa. Macie podpięte oczywiście. Okej. Okay. Czyli to może zastąpić live streama. Mam wrażenie. Mocno. Lexi standy moje znienawidzone. Ale szybko się załadowało, come on! Kitku będzie. It's been a while, my sweet seed of fate. How did I manage to reach you? Take a guess. The boredom's killing me. When will you join me for some fun in the Black Shores? What's that look on your face? I've always had eyes for you. The immense power
blade of yours. I've always wanted to see it myself. So I can't touch you. Oh, you're not on this side. Whatever. Our fates have long been intertwined. A thin barrier means nothing. My beloved seed of fate. My only opponent. We'll meet again soon. Rzezi jest na Arcie, rzezi jest. One more time ze ściągniętymi słuchawkami, to sobie leci. Rzucę swoimi wrażeniami w waszym kierunku, więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko. Nie zastąpi to live'ów, gdzie twórcy przedstawiają co, gdzie i jak i na co możemy czekać, więc wydaje mi się, że ten trailer jest spoko, ale jako bonus do live'a byłby mega. Dużo zainteresowania nabija takie siedzenie na żywo, jak puszczają to na Twitchu, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek. Więc z mojej strony, z mojej perspektywy troszkę zmarnowany potencjał, który mogliby wykorzystać promocyjnie, a z tym mają problem i widać, że ewidentnie mają z tym problem. Ten trailer jest fantastyczny i to, co się tutaj dzieje, chciałbym konkretnie o jedną rzecz zahaczyć, czyli ten pociąg, czufcie. Po otwarciu drzwi mamy metro, to jest chyba metro, nie? W NTE, Neverness to Everness, jakoś tak się nazywa ta gierka od Hotty, czyli twórców tam Tower of Fantasy, i jest dokładnie to samo z tą czerwoną trawą, która rośnie wewnątrz pociągu chyba, jeżeli dobrze rozumiem, to znaczy pociągu, metra, obojętnie. Wtedy jak to pokazali, to jest tak, o, to jest ten oklepany motyw, który był w Secret World Legends, albo w Star Wars Jedi Lost Order, czy jak się nazywało to ostatnie, co też szliśmy wagonikiem się... Wagonikiem? Tak, szliśmy w wagoniku, a potem nas przerzucało jakby na któryś z transportowców imperialnych i też zaczęło się to rozjeżdżać bardzo. Więc to jest motyw, który uwielbiam, ale który pojawia się tak często, że za każdym razem jak go widzę, to jest takie, mam z 5 przykładów na ręce, które mógłbym teraz wywołać i wyciągnąć do opowiadania na temat tego, co tu jest. Ten LLL też ma dokładnie ten sam motyw. Tych gierek w minionych latach było dużo. Jest to dobre, to działa. To nie jest zarzut w żadnym wypadku, ale jak to zobaczyłem, to było z takim uśmieszkiem. Again, here we go again. A więc tyle w temacie, to ja. Daj mi znać, co na ten temat myślisz ty, a ja przeskakuję dalej do drobnego, dzisiaj bardzo drobnego. Uwaga, spekulacje i spoilery. Spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe, niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmieni się do chwili wejścia na serwery live. I dziś mam dla was jedną drobną bardzo informację na temat zmian, które są, i jeżeli dobrze rozumiem, nazwa kodowa się zmieniła postaci, to co my znamy jako starą wersję Chun, która została przebudowana i teraz wygląda inaczej, jest w ogóle ta trzecia Chun, która miała mieć nazwę Kamura. Kamura. Wydaje mi się, że do Okuro dotarło, że to nie jest najbezpieczniejsze używanie takiej nazwy jako imienia do bohaterki, która będzie do rolowania między innymi we Włoszech. Wiecie, sporo osób straciło jednak życie, nie? Tam, jeżeli chodzi o Gamorrę, to nie było zbyt przyjemne, nie jest to radosna historia, więc jeżeli chcemy coś takiego zrealizować w grze, to trzeba do tego podejść odpowiednio, mogą to być antagoniści, albo nawet niekoniecznie. W jaki sposób to trzeba ugryźć, ale nie panienkę, która będzie biegała z uśmiechem i startowała do głównego bohatera, która nazywa się jako organizacja, przez którą spory kawałek Włoch spłynął krwią i nie tylko zresztą, więc wydaje mi się, że dla własnego bezpieczeństwa będą tutaj coś zmieniali i teraz mamy, że nazwa wewnętrzna tej nowej, starej wersji Chun jest zmieniona na Kelaita. I nie znalazłem na razie, do czego to nawiązuje i do czego to odbija, więc prawdopodobnie jest to bezpieczniejszy wybór. Kelaita mi się z kalejdoskopem skojarzyło, ale to jest po prostu brzmieniowo, nie ma żadnego połączenia z tego, co patrzyłem, więc ta Kelaita, daj znać, co myślisz na ten temat, jest troszeczkę inaczej. Ja bym zahaczył jeszcze o to, że mamy stream charytatywny już 16, więc powoli 2 tygodnie tam zostały. Możecie się przygotowywać, niedługo wystartuje zbiór pytań do Q&A, więc jeżeli macie jakieś pytanie do mnie albo do mojej ekipy, no to będzie dobra okazja, żeby rzucić to w naszym kierunku i się przygotowujemy z różnymi innymi
akcjami i rzeczami na 16. Przy okazji Fatui vs. Abyss oraz Bu, dwa konkursy, które mają w tym momencie miejsce. No i oczywiście Inktober dopiero co się zakończył. Do Inktobera będziemy wracali na dniach z wynikami innymi takimi. Więc miałstóweczka jest oczywiście z Randomixa. Pojawiłem się tutaj tak przez przypadek, farmiłem echa, bo z tych żółwi zawsze lecą, to znaczy prawie zawsze. Jak jeden się świeci na złoto, takie dymki ma, to wiadomo, że z niego poleci echo, nie? Więc jeżeli widzicie potwora z oddali i jeden się mieni, to wiadomo, który będzie miał dropy. Więc można sobie zaoszczędzić. Nie zawsze, zawsze jak się świeci, to u mnie zostawia dropy, ale zauważyłem, że czasami potwory, które się nie świecą, też zostawiają dropy. Więc takie cóżki tam. Jak chcecie popolować na echa, to z daleka widać, co warto mordować, co nie. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi mogę, wasza magia jest potężna, jesteście osobniście arcy, mogę, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osobniście. Twitcher nauczy, wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcherosom i Twitcher. Dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc jeśli ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka i świetnych 5-gwiazdkowych rolek. Niech rowerek RNG wam sprzyja. Do następnego i hej! Kot niczego tutaj nie zmalował, bo zaraz przed rozpoczęciem nagrywki kot dostał pierdzielca i rozwalał wszystko, co było pod kocimi łapkami. To nie było dobre przeżycie.